Kevinem. No. Kevin, zakaz wstępu na scenę. Kevin, nie jesteś już w naszej ekipie. Czy to będzie dobrze widać? Jest jasno w miarę? Może to rozjaśnić trzeba. A może. Czeka. A ty widzisz? Ja się nie ruszam. Widzisz, jak to wygląda? Dobrze. Tak? Będzie, no. Jasno? No teraz jest jasno. Taki patent, że możesz rozjaśnić sobie. Mogę, no. O, rewelka. Teraz kupuję sobie nowy obiektyw w ogóle, żeby mógł większe zoomy robić. Bo też, też się to przyda. Mhm. Aha, no i wracając... Zaraz ci opowiem zresztą. No. Wiesz, bo to trzeba nagrać, to już się nagrywa zresztą. Hello. Hello. Welcome by Kevin and Agnieszka. Ale jasno, ale super. Jest git, nie? No, super. Słuchaj, nagrajmy sobie tą rozmowę naszą jako... żeby mnie widać. Nagrajmy sobie tą naszą rozmowę jako... Jak to Gary Vaynerchuk mówi, udokumentowanie tego, co się dzieje. Dokładnie. Nie, że wiesz, wow, my tu musimy być teraz, wiesz... tworzyć jakieś... produkcję Hollywood, tylko po prostu rozmawiamy sobie, wiesz, nie? Dokładnie, z takich właśnie później spotkań powstają spontaniczne produkcje Hollywood, ale to tak między nami już. Dokładnie, no tak jak masz teraz, nie wiem, spotkanie, znaczy masz nagrane na przykład spotkanie robocze Steve'a Jobsa, nie wiem czy widziałaś, nie? Z lat 70-tych, 80-tych, gdzie oni siedzą i oni, wiesz, oni zaczynają o tym mówić. Jak to będzie wyglądał, jak będzie wyglądał wizje. Pierwszy komputer, rozumiesz to? Są takie rzeczy nagrane. No proszę, no. I teraz ludzie to oglądają i mówią sobie, mówisz, wow, to było 30 lat temu. Zobacz, no. No ale ten, no ale wracając do tematu, słuchaj. Który zacząłeś przed chwileczką. No. Odnośnie? Odnośnie? O czym byśmy rozmawiali? No właśnie i coś mi wybiło też. Kontynuowałeś, miałeś kontynuować dalej i... Czekaj. Aha, rozmawialiśmy o Ericu War, o tym szkoleniu, tak. O Grant Cardone szkoleniu. Tak. A wiesz co, ja mam znajomego w ogóle, tak swoją drogą poznałam go na Super Speakerze. Ja byłam w Marce na Super Speakerze, Krzysia Hillera. Krzysia Hillera, okay. Tak. Trzydniowy Super Speaker. No chciałbym na takie, chciałam coś takiego zrobić. Warto, a teraz Duo Life robi w ogóle, wiesz, coś sobie robią. Nie? Ogłosili teraz właśnie na LDS-ie, no. Że otwierają nowy jakby twór w środku Duo Life w połączeniu z Beatą, czyli z, jak się nazywa? Momentum Trainers. I oni będą teraz uczyć ludzi z Duo, którzy są na pozycji menadżera chyba regionalnego lub wyżej. Występować. Żeby oni, tak, występować. I przekazywać wiedzę. Żeby oni się stali trenerami. No nie? I ona bierze pierwszą ekipę, możesz super. Dołączyć, nie? Mogą ludzie dołączyć, jeśli tam jesteś menadżerem lub wyżej i możesz i chciałem na to przyjechać, aczkolwiek nie jestem jeszcze menadżerem, ale chciałbym przyjechać na to w październiku czy w listopadzie dla siebie samego się nauczyć, wiesz, bo ja wiesz, ja widzę, jak oglądam swoje vlogi, to ja, wiesz, ja dużo widzę, nie? Co się dzieje, nie? Wiesz. Ale to zawsze będziesz widział. Jakieś tam, jakieś, tak? No, powiem ci, że ja do tej pory, ja siebie osobiście nie lubię słuchać. Ojej. Naprawdę. Poważnie? Poważnie, nie słucham siebie. Powaga? Tak, naprawdę. Ja wizualizuję, jak się przygotowuję do czegoś, to wizualizuję. Są dwie szkoły, tak? Możesz siebie nagrywać i później sprawdzać i widzieć siebie i poprawiać, korygować te błędy, mm-hmm. które zrobiłeś. A druga to jest, i ja tą preferuję, wizualizacja. Ja po prostu ćwiczę bez nagrywania. No. Przed lustrem widzę rzeczy, które mi się nie podobają. Tam czasami się nagrywa. Przed lustrem ćwiczysz normalnie? A czy czasami tylko... Zdarza ci się tam coś właśnie, jakieś takie rzeczy, że mówisz ok, muszę coś przetrenować na przykład. Tak, i są to rzeczy już wtedy w ubraniu, w którym występuję na scenie, żeby zobaczyć jak ja się czuję też, jaką mam swobodę, jak coś mówię, jak coś napiszę. Masakra. No, to są takie drobiazgi, ale powiem ci, że jeżeli będzie... Jesteś przygotowana, co? Tak, dobra, jest sobie... Masz tego świadomość później, że tak. Coś robisz i to było przetrenowane i wiesz, że to jest dobrze zrobione, tak. Bo już to widziałaś. Tak. Tak. Masakra. I wizualizuję, nie? Mega wizualizuję. Wszystko to, co ma być, to ja wizualizuję sobie i później nie mam niespodzianek gdzieś tam, bo to jest tak, tak? Nasz mózg nie rozróżnia tego, co dzieje się w naszej... co wizualizujemy sobie od rzeczywistości, więc... No nie, no dokładnie. No, więc to jest tak, jakbyś już tam był i zrobił to, nie? Mega. No to jest fajne, to jest dobre. Ale ja siebie do tej pory nie lubię słuchać na CD-ku. Uwaga! A masz CD-ki? Nie jest przecież, tak? Nie, ja nie słuchałem. Nie słuchałam ich jeszcze.
Ale są, tak? Są, ale... Bo ja musiałbym tak? to sobie w są, ogóle... ale ja ich nie słuchałam jeszcze. Okej, okay. Nie? Nie, nie jestem gotowa chyba jeszcze na to, żeby się... Mimo tego... Ja uwielbiam siebie słuchać, gorzej problem jest z tym, że ci ludzie mnie chcą i lubią słuchać. Lubią, bo fajnie, tak, fajnie wychodzi. Mówisz to z, no. teraz... Mówię to bardzo neutralnie i mówię to bardzo nie dlatego, że cię znam i dlatego, że jesteś tutaj, i dlatego, żeśmy się spotkali, tylko mówię szczerze, że fajnie się ciebie słucha, bo jesteś naturalny. Okay. I wiesz, co jest fajne, jesteś autentyczny. I to, to jest chyba dużo. To jest w ogóle komplement tak? wielki. Dziękuję. No. Bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważna sprawa w dzisiejszych czasach, tym bardziej. Kiedy ludzie potrzebują tego kontaktu takiego, wiesz, że oni czują, tak? Jeżeli coś jest phony, jakiś ściema, to ludzie zaraz to mówią, weź gościu, spadaj, nie? Tak. Ale powiedz mi w takim razie, jak zaczynałeś nagrywać pierwsze no. jakieś swoje w ogóle, nie wiem, filmy, vlogi i tak dalej. No to jakie były twoje początki? Jak ty się czułeś przed kamerą? Jak wyrobiłeś sobie tą swobodę, że teraz włączasz, jesteś online i nie przejmujesz się tym? Nie robiłem w ogóle online. Nie, wiesz co, to nie jest tak, że włączasz online i... Ja ci powiem, że ja zauważam jedną rzecz. Jak ja to oglądam później, to ja faktycznie tak wyglądam, że z luz, a często jest tak, że ja włączam na przykład Facebook Live, gdzieś jestem na kanarach. Aha. I przez pierwszy moment w ogóle, wiesz, przez pierwsze 5 minut w ogóle czuję się spięty. Aha. Czuję, że muszę... Muszę coś powiedzieć bardzo szybko, bo czas jakby inaczej czas w ogóle rozpoznaje. Że mi się wydaje, że mija czas bardzo szybko, a tak naprawdę wiesz, jak później to oglądasz, to jest tak, wiesz, luzik, nie? Tak. A mi się wydaje, że czas tak szybko leci, że ja muszę, że ludzie już się denerwują, że muszą coś usłyszeć, nie? Aha. Ale to mnie nauczyło na przykład właśnie to, że jest luzik tak naprawdę. Że masz ten czas, że możesz zrobić pauzę, tak. wiesz, później możesz się już to nawet trochę bawić. A jak się bawisz w takim razie swoimi emocjami? No bo wiesz, jak to, co powiedziałeś, że na początku jest ten stresik, pewność, nie? Bo wiesz, tak naprawdę wydaje mi się, że jak zbudujesz taką pewność siebie, bo wiesz, że to, co mówisz, to jest prawda. Aha. Wiesz, że sama tego doświadczyłaś. Aha. No nie? I nie musisz się tego wstydzić, nie? Bo wiesz, no bo słuchaj, to jest, wiesz, no jeżeli coś robisz i tak dalej, jesteś pewna tego, co robisz, to jest twoja rzeczywistość, możesz o tym... Powinnaś nawet o tym opowiadać, tak. nie? Szczerze. Dzielić się tym, nie? I ja właśnie, wiesz, po prostu przyszedł taki moment w moim życiu, że zacząłem o tym dużo myśleć, nie? Że to jest to, co mnie blokuje, nie? Żeby się dzielić z ludźmi. I, no i jeżeli, jak to jak to zauważyłem, że to jest właśnie to, to później stwierdziłem, why, nie? Czemu miałbym być, wiesz, czemu... Nie bałeś się... Co miałbym się bać właśnie, no właśnie. Tego, nie? A nie bałeś się tego, że ty chcesz tak bardzo dzielić się z ludźmi i dać im wartość, coś, co oni mogą wykorzystać w swoim życiu później nawet, a wysłuchają cię i to nie będzie dla nich interesujące? Nie bałeś się krytyki, feedbacku? Bo to jest też coś, co ludzi blokuje. Słuchaj, wczoraj miałem komentarz na Facebooku, bo dałem rzuciłem coś, że spotkam się dzisiaj wieczorem na kawie we Wrocławiu i opowiem o tym, jak przejść na emeryturę w wieku 32 lat. Aha. Nie? Aha. A słuchaj, ja nie napisałem, że jak ja przeszedłem na emeryturę w wieku 32 lat, tylko opowiem o tym, jak przejść, nie? Ale już pomijając to, to była taka zagadka, bo ludzie mogli sobie tak pomyśleć, nie? Aha. Że wiesz, jak ja przeszedłem, nie? Mhm. I zaraz tam, no to jest niemożliwe, ty jesteś, wiesz, coś, nie atakował mnie nikt tak wprost, ale że wiesz, no ha ha ha, że dyskryminujesz ludzi starych, że wiesz, zaczęli sobie dorabiać coś, aha. nie? Ja napisałem im, słuchaj, jakieś tam dziewczyny napisałem, mówię, słuchaj, jak masz, nie masz nic mądrego do powiedzenia, to nie wypowiadaj się, bo ona mówi, no ale nerwowy. Ja mówię, no słuchaj, najpierw przychodzisz, mnie hejtujesz, a teraz jeszcze sugerujesz, że jestem nerwowy. Ja nie jestem nerwowy, tylko wiesz, no to bez sensu w ogóle, nie? Jeżeli jesteś świadoma tego, generalnie, co mówisz, tak. i wiesz, że jesteś pewna, masz taką pewność sobie, to... To ci hejterzy nawet, to jest zarąbista sprawa. Bo wiesz, bo nagle się okazało, że wiesz, koment jest, czy tam post jest widziany przez więcej osób i nagle się odezwał Tomek Juszczyk, który może by tego nie zobaczył i się mogli z nim umówić na kawę, nie? Na przykład, czy tam z kimś innym. A no widzisz, super, no. No i to jest, jeżeli tak do tego podejdziesz, to spoko, nie? Tak, to trzeba mieć, wiesz co, trzeba być trochę też silnym mentalnie, bo ludzie coraz bardziej hejtują na Facebooku, szczególnie w social media. Ale weź sobie to tak, znaczy ci, którzy mają z tym problem, niech sobie zrobią to w ten sposób, że niech sobie pomyślą, słuchaj, to jest twój Facebook feed. Tak.
Ty musisz bronić swoje dobre imię. Tak, tak, dokładnie. Nie? Tak. Słuchaj, to jest twój Facebook feed, jak komuś nie pasuje, to... Tak. By the way, ja tą dziewczynę wrzuciłem ze znajomych później. Bardzo, ale powiem ci, że ja miałam też raz sytuację taką, że ktoś mi skomentował coś po moim występie w Duo Live, ale nie skomentował mojego występu, tylko skomentował MLM ogólnie. Okej. Okay. Ja to od razu zobaczyłam i od razu zablokowałam tą osobę, ale napisałam do tej osoby też, mm-hmm. że to jest moja timeline. Ja tak. sobie nie życzę Dokładnie. Takich w ogóle takiego słownictwa i krytyki, a jeżeli komuś Dokładnie. Nie pasuje Duo Live, mm-hmm. to nie musi wcale obserwować, a nie zwracać uwagi, prawda? Jasne. Tak samo jak to komuś nie pasuje, co ty masz do powiedzenia, Jasne. Nie musicie obserwować na Facebooku. Ale słuchaj... Ani komentować twoich postów. Słuchaj, ale no dokładnie, no po co w ogóle tracić energię i czas na to, żeby komentować coś negatywnego, tak? Tak? Jeżeli ona by napisała, wiesz, nie wiem, napisałaby coś pozytywnego, gdzie ja mógłbym jej coś przekazać, jakąś, moglibyśmy o czymś porozmawiać, spoko. Ale jeżeli pierwszy komentarz i to jest coś negatywnego od razu, to o czym mamy w ogóle rozmawiać? No dokładnie. No, nie? No. I później tak przejrzałem, wiesz, ja generalnie dużo ludzi zapraszam na Facebooku, nawet czasem ich nie znając, ale widzę, że mamy wspólnych znajomych, po prostu powiększam to grono, gdzie mogę dotrzeć do ludzi, nie? Mhm. Ale wiesz, później wchodzę na ten profil, patrzę i mówię, ja w ogóle nie znam tej baby w ogóle, więc tym bardziej, tak? No dokładnie. Tyle. No ja już zaczęłam też selekcjonować, jak dostaję zaproszenia od ludzi, to zanim w ogóle zaakceptuję albo wyślę do kogoś sama, to sprawdzam, kto to jest, mhm. bo ja zauważam też dużo fejkowych tak. profili, no nie? Oczywiście. No bardzo dużo jest. Ja wiesz, jak zaproszenia przychodzą, to faktycznie to od razu często widać, że to są fejkowe konta. No. Więc jak widzę, że mamy wspólnych znajomych dosyć dużo i tam wejdę sobie na profil, okej, widzę, że jakieś tam zdjęcia normalne są, no to... To jest, mogę ją zaprosić i często się okazuje, że ta osoba mi pisze dziękuję za przyjęcie czy za zaproszenie i się często okazuje, że zaraz wiesz, jakieś wymiana numeru telefonu, bo ten ktoś mi pisze, no ja w sumie inwestuję w mieszkania, albo wiesz, ostatnio mi dziewczyna napisała, no ja kupuję biznesy, nie? Aha. Wow, nie? No. Zarąbiście, nie? Ciekawe, no. Mówię, jakie kupujesz biznesy? No mówisz, no tam wiesz, są biznesy, które wiesz, tam ktoś chce sprzedać, bo ma dosyć już tego i wiesz, można to kupić na przykład za, nie wiem, 10 tysięcy euro, za 15 tysięcy euro, no. możesz kupić taki biznes. Wiesz, bierzesz kogoś najpierw, sprawdzasz ten biznes, jaki ma cash flow i tak dalej. Kupujesz sobie ten biznes, bo słuchaj, kasa jak leży na koncie u ciebie, to jest, kasa to jest leverage, nie? Mhm. Więc zawsze mam problem w ogóle, jak tłumaczę to słowo na język polski. Leverage. Kojarzysz, o co chodzi? Aha. Czyli, że to jest jakby moc nabywcza, czy moc taka przeróbcza, czy coś, co, na czym, czy coś, na czym możesz jakby użyć, możesz użyć tego do pozyskania czegoś, tak? Mm-hmm. Dobrze mówię? Mm-hmm. Tak, no tak to no chyba tak można, możesz, tak to możesz to określić, nie? No. Więc pieniądze to jest leverage, nie? I szczególnie jak pożyczasz kasę, to też jest leverage, nie? Więc ludzie jak mają kasę na koncie, to jest leverage innych ludzi jakby, że, bo to jest w banku, więc ten bank tymi pieniędzmi obraca i on sobie na tym zarabia, nie? Jeżeli ty masz 10 tysięcy euro na koncie i ona sobie po prostu leży i nic z tym nie robisz, to jest leverage innych ludzi, czyli banku. Tak, rozumiesz? Tak. Oni na tym zarabiają. Na tym zarabiają. A ty masz z tego, powiedzmy, oni tam ci coś powiedzą, jakieś tam jest śmieszny procent czy coś, to nie jest żadna leverage, tak? Bo wiesz, zwrot z inwestycji to jest tam powiedzmy 10-15% w ciągu roku, to jest coś, tak? Więc... Nie zalecają nawet takiej, bo to nie jest żadna inwestycja, twoje pieniądze leżą na koncie, nie? No dokładnie. Nie zaleca się nawet takiego czegoś. No nie. Na chwilę obecną, nie? Jest to... Mhm. No ale to ciekawe, dziewczyna robi to, co ty powiedziałeś, że kupuje biznesy. Sprawdza je i... No. Mhm. Ja już o tym słyszałem wcześniej, to też jeden z amerykańskich mentorów, Ty Lopez, on też w pewnym momencie zauważył, że to jest lepsze nawet niż... To jest jedna z lepszych inwestycji w tym momencie. Jak? Generalnie. Tak jak masz tych inwestorów Angel Investors, nie? Bracia, tak? To są bracia? To nie są ci Nie, to jest generalnie... Nie, to jest branża generalnie. Znaczy branża. To jest generalnie sposób, mhm. nie? Angel Investors. To są ludzie, którzy po prostu inwestują w startupy. Nie przychodzą do nich. Słyszałam o tym faktycznie. Przychodzą do nich ludzie, którzy mają jakiś tam pomysł i wiesz, jeśli potrafią się dobrze sprzedać, Aha. możesz w nich zainwestować i na przykład wiesz,
fundujesz im biznes, na przykład 50% albo więcej, i masz 50% udziału, tak? Jak na przykład Uber wystartował ileś tam lat temu, to wiesz, oni też zbierali fundusze, tak? Od inwestorów. Bo tak możesz biznes stworzyć. Po prostu wiesz, masz zajebisty pomysł, idziesz do inwestorów, jak nie masz kasy i tak. Słuchajcie, masz zajebisty pomysł, pożyczcie mi kasę, nie? Tak byś od banku pożyczała. Mam koleżankę, która z tego korzystała kiedyś dawno temu, znaczy kilka dobrych lat temu, jeszcze pracując w branży jachtów w Holandii. No. Z tym partnerem. No, ciekawie. W branży jachtów. Oni pracowali w tej największej, tam chyba w Fizingen, Kolumbii nawet jest ta firma. Oni pracowali tam, on tam pracował jako inżynier w ogóle, koleś z Nowej Zelandii. A ona z kolei też tam pracowała, a później zaczęła projektować, bo bardzo długo ona pracowała na jachtach. Okay. Jeszcze jako studentka, nawet chyba po studiach już pracowała po całym świecie, pływała, więc ona znała tak naprawdę ten temat od każdej strony. I ona później skończyła studia w Mediolanie, czy gdzieś nawet designing dla jachtów, wnętrz. I poszła w tym kierunku. Na chwilę obecną nie wiem, co się. Na chwilę obecną wiem, że dalej podróżuje i dalej coś z jachtami robi i jest wszędzie dookoła świata, ją widać co jakiś czas w różnych miejscach, ale wiem, że był taki okres, że ona też właśnie, to chyba właśnie nawet dlatego tak mi znajoma jest ta nazwa Angel, ale gdzieś tak nie dlatego zabawiam. To jest, wiesz, dla mnie w dzisiejszym świecie teraz, wiesz, jak ja po prostu o tym wszystkim już wiem, to jest po prostu. Możesz sobie te puzzle poukładać jak, i. No jeżeli po prostu, wiesz, zaczynasz obserwować i jeździsz po świecie i widzisz, dopiero zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy, nie? Tak, tak. Zaczynasz to układać w całość i zaczynasz rozumieć też te rzeczy, jak to funkcjonuje, tak? Tak, jeżeli chodzi o biznes, nie? Tak samo, prawda? Bo nie potrzebujesz kasy. Wiem. Na to, żeby w ogóle coś zacząć, nie? Wiem. Tylko wiesz, szkoda właśnie, że ludziom brakuje odwagi, pewność siebie, pewnością siebie, ale ludziom brakuje wiedzy. Ale to się bierze z wiedzy. To się bierze z wiedzy, tak. Wszystko. No, tak. To jest tak samo, jakbyś, wiesz, nie miała wiedzy na temat jazdy autem, tak? Tak. Wsiadasz, wow, w ogóle nie? Masz 3 pedały w ogóle? Co jest grane, nie? Przecież tak. Ja się zabiję zaraz, tak. Nie? Tak. No stary, no przecież no, to jest, wiesz, sprzęgło, hamulec, wiesz, i gaz, tak? Aha. No a co to jest sprzęgło, hamulec i gaz? No sprzęgło to jest do tego, żeby zmieniać biegi, żebyś mógł jechać wolniej, żebyś, wiesz, po mieście, szybciej po autostradzie, żebyś mógł tym wszystkim sterować, tak to po to jest, nie? Aha. No okej, okay, no spoko, nie? No i no, dobra, metafora, no. No i co dalej, nie? No i wiesz, i później tak samo jest właśnie ze wszystkim, nie? Wiesz, ja sobie w sumie od tego mojego mentora Taya Lopeza właśnie sobie wziąłem to do serca. Oni się tam z niego śmieją, bo on tak, on jest taki z Los Angeles, wiesz, on nie mówi knowledge, tylko knowledge, nie? Knowledge, nie? On tak zajeżdża. I oni się tam z niego śmieją, ale on cały czas to powtarza, bo to jest, wiesz, taka ważna rzecz, nie? Żeby się rozwijać. Wiedza to władza, nie? Nie bez powodu się tak mówi tak samo, wiesz? Że wiedza to władza, ale to jest fakt, coś w tym jest. No tak jest po prostu. Mhm. A powiedz mi, a jak się zaczęła twoja przygoda z rozwojem osobistym w ogóle? No bo efekty tego, to inaczej, to co masz w swoim życiu, jest efektem też rozwoju, twojego rozwoju, inwestowania w siebie, tak? No właśnie, powiedziałeś, tak, że trzeba mieć tą wiedzę, jak z miejsca samochodem na przykład. I to jest metafora, jeżeli chodzi o... To się wzięło z tego, że miałem dosyć takiego średniego życia. Że po prostu patrzyłem dookoła, co ludzie robią i ja mówię, jak to jest w ogóle, że wiesz, jak oni to robią, tak? Że nie wiem, jeżdżą z zajebistymi autami, wiesz, są szczęśliwi, wiesz, ja mi przez całe życie wmawiano, że stary, ty ciebie stać na więcej, ale wiesz, ani wiesz, nie wiedziałem o co chodzi, wiesz, co jest grane, skąd jak mam to zrobić, nie? No i chyba stąd, że po prostu wiesz, w końcu stwierdziłem, że dosyć, nie? Że teraz poświęcę jakiś czas na to, żeby się nauczyć pewnych rzeczy. No i zacząłem szperać po internecie w sumie. I co zacząłeś wbijać w internecie? Nie wiem, milioner czy... Wiesz, nie, co zaczęło się... No? Zaczęło się, mnie zafascynowała praca online. Okej. Okay. Czyli, że wiesz... Że mogę się być w domu, tak. Nie? I mogę robić coś z domu, nie? Bo denerwowało mnie to, że muszę wstawać rano. Ja nie lubię wstawać rano, nienawidzę.
Znam to. I teraz nie muszę generalnie. Aha. Nie? Jestem na swoich jakby, wiesz, warunkach, i to jest, że tak powiem, wielki plus. I zawsze tak chciałem, żeby tak było. Nie? Żeby, i mówię, no to dobra, żeby to zrobić, to co? To muszę zarabiać online jakoś, nie? Więc zacząłem w ogóle, wiesz, wymyślać jakieś, jakieś serwisy dla Polaków w Holandii, bo mieszkam tu w Holandii. Aha. Zacząłem wymyślać jakieś, wiesz, zrobiłem stronę taniej.nl, gdzie tam wrzucałem, wiesz, żeby zrobić w ogóle tą stronę, w ogóle mówię, to trzeba zrobić jakąś stronę internetową, tak? No. Jak to się robi, nie? Aha. Nie miałem kasy, żeby kogoś zatrudnić. Nie, w ogóle mało tego, zatrudniłem kogoś do tego z Indii. Aha. I mnie gościu mnie w ogóle wycyckał. Zapłaciłem mu tam chyba z 200 euro, czy tam z 250. W ogóle, wiesz, opóźniał się ze wszystkim. Jak go prosiłem, żeby coś zrobił, w ogóle nie miał czasu. Mhm. Wiesz, w ogóle trwało to tyle, że ja byłem sfrustrowany. Ja już nie chciałem mieć to na teraz, wiesz. Bo byłem podjarany tym całym tym, wiesz. Byłem, chciałem to zrobić na teraz, nie dał rady. Więc mówię, dobra, to zrobię sobie sam tą stronę, nie? I zacząłem się uczyć, jak robić stronę internetową. Na WordPressie? Nie, najpierw w ogóle w Adobe Dreamweaver. Aha, tego nie znam, Jezus, w ogóle porażka, wiesz, ja tabele całe robię sam, wszystko. A to było 3 lata temu, czyli niedawno już wszystko, wiesz, wszystkie narzędzia już były. Już był WordPress, już można było to dużo łatwiej zrobić, tylko ja nie wiedziałem, ja nie miałem tylko o tym zielonego pojęcia. Aha. 3 lata temu, ja, uwierz mi, nie wiedziałem, nie miałem zielonego pojęcia, ja nie wiedziałem, co to jest domena, nie wiedziałem, co to jest hosting. 3 lata temu tylko, no nie? Prawie 3 lata, zobacz, jesteś później i zobacz, ile rzeczy się nauczyłeś. Powaga, ja nie wiedziałem, uwierz mi, nie wiedziałem nic. Ja teraz się nie dziwię, że wiesz, niektórzy uważali, że stary, no sorry, masz jak masz, no bo ty nic nie wiesz, nie? No nie? No bo nic, no człowiek nic nie wie, no wiesz, okej, możesz coś tam sobie gdzieś zamówić, czy tam coś, ale ty mimo to musisz wiedzieć rzeczy. Bo co z tego, że ty sobie coś zamówisz stronę internetową, jak ty nie wiesz, to jest hosting i gościu się tak wycycka, że zabolisz 5 razy tyle, tak? Ja 3 lata temu też nie wiedziałam, co to jest hosting i domena. Dosłownie 3 lata temu też, jak zaczynałam swoją stronę internetową, no. Ale zostałam zmuszona do tego, żeby się dowiedzieć, co to jest hosting. I zawsze tłumaczyłam się tym, ale czy ja muszę wszystko wiedzieć? Czy ja muszę wiedzieć, co to jest hosting i domena? No. No teraz już wiem, że lepiej jest wiedzieć. Lepiej jest wiedzieć. No, dokładnie. No. No i co? Zrobiłeś? Udało ci się zrobić swoją pierwszą stronę? No i zacząłem, później się dowiedziałem, że jest ten WordPress. No, WordPress jest banalny w porównaniu do innych. No, dokładnie. I dowiedziałem się, że to jest hosting. Super! No i postawiłem pierwszą stronę i później zacząłem się dowiadywać, okej, no i co teraz, nie? I dowiedziałem się, że to jest affiliate marketing, nie? Czyli linki afiliacyjne, czyli polecenia. Nie wiem, czy kojarzysz, o co chodzi. Czy to są polecenia, czyli partnerstwo biznesowe? Czyli partnerstwo, dokładnie. Czy to jest coś takiego, jak na przykład Kamila Rowińska tak. ma... Aha, okej. Okay. Program partnerski. Tak, aha. Czyli to jest po angielsku affiliate marketing. Okej, okay, nie wiedziałam po angielsku nazwy. No. Mhm. I to jest generalnie coś... No dobrze sobie przypomniałem teraz, bo jest zarąbisty model biznesowy, jeśli o to chodzi w tym momencie. Jeśli teraz trochę przeskoczę. No. Jeśli masz już jakiś biznes, no. bardzo szybko powinnaś pójść w to. To dobra, to zatrzymajmy się przy tym, bo to jest mega ciekawe. Nagrywa się cały czas, więc jest dobrze. Nie wiem, czy nie jesteśmy za jaśni. Trochę? No tak, jakby nam trochę opalenizna zeszła. No, czekaj. Jakby nam trochę opalenizna, no nie? Czekaj. Dobrze ci widać? Dobrze. Dobrze? No.